Brudna patelnia, trzeba wyczyścić. Dzień dobry, moi państwo, witam. Kuba Sztojermark, ze mną Agnieszka Surkont. Cześć, Kuba. Cześć. Posmażymy coś? No możemy? Dzisiaj możemy. Dobrze. Dzisiaj chłodnik. Chłodnik biały. Tak. No właśnie, chłodnik i smażenie, powiem ci co i jak. Bo będziemy sobie przesmażać pora lub por, kto kogo co, biernik, nie pamiętam nigdy. Przesmażymy sobie por, pory. Por, pora, poro, poru. Temu poru usmażymy na maślu. Tak. Usmażymy go na maśle, bo to daje mnóstwo smaku. Wrzucimy sobie do garnka, dodamy do tego ziemniaki, bo chcemy dzisiaj zrobić, moi państwo, chłodnik biały. Biały, bo my dzisiaj dużo też będziemy rozmawiać o tym, czym będziemy zabielać. Czym zabielamy? Czyli głównym naszym składnikiem będzie zsiadłe mleko. Zsiadłe mleko, czyli takie trochę jak kefir? Nie? No, powiedzmy podobnie. A kiedyś, Kuba, robiłeś w domu zsiadłe mleko? Zsiadłe mleko, pamiętam, wiele, wiele lat temu robił mój dziadek i robił to w bardzo trudny sposób. Tak. Mianowicie otwierał mleko, aż się zsiadło. No podobnie, powiem tobie, że ja to jeszcze, bo ja tobie powiem, że ja pamiętam, jak moi rodzice w domu robili zsiadłe mleko i faktycznie tak to wyglądało. Najczęściej w kance, tylko musi być to świeże mleko, tak. Czyli nie poddane pasteryzacji, tak, nie przetworzone. Odstawiamy w ciepłym miejscu, no około 24-48 godzin, no i w zależności, czy to jest lato, odstawiamy na blat. W kuchni, czy bliżej kaloryfera, jak już jest chłodniej. Tak? I to mleczko sobie pracuje i powstaje nam takie pyszne zsiadłe mleko. Tam zaczną pracować bakterie kwasu mlekowego. I bakterie kwasu mlekowego doskonale wpływają na nasz przewód pokarmowy. To one wysiełają nasz przewód pokarmowy i wypierają tą mikroflorę nieprawidłową. Dobra, rozumiem. Dzięki czemu wpływają na naszą odporność, bo jeżeli nasz przewód jest szczelny, to znaczy nie ma przejścia dla tych drobnoustrojów patologicznych, to cały nasz organizm będzie odporny. Rozumiem. No dobrze. To tak, jak stopi nam się mleko, podsmażymy sobie delikatnie por. Por, który ma w sobie tą cebulowość, który ma w sobie też słodkość. Świetnie będzie nam troszkę grał. Troszkę witaminy C, na pewno, właśnie. Ze względu na już na sam smak. A będzie no grał? Widzimy ziemniak. Widzimy ziemniak. Tak jest. Już ugotowany. Już ugotowany. Powiedz mi, jeśli chodzi o skrobia i nabiał i produkty mleczne, dobry pomysł? Najbardziej. Tutaj mamy białko, a tutaj mamy węglowodany. Okay. Czyli mamy wszystkie składniki pokarmowe, które nam potrzebne są. Aga, to ja ci tak. To jaj. Mówię tak, wskakujemy do garnka tutaj po prostu, proszę. Bo w nim będziemy wszystko sobie mieszać, będziemy blendować, ale na razie czekamy, aby stopiło nam się masło, w którym to maśle usmażymy sobie por. Może pora. W którym będzie się smażył por. Ten por. Ten por. Ten por. To będzie odcinek o porze. Nie, nie chcemy o nim tyle mówić. Myślę, że taki biały chłodnik właśnie, no, tak. Bo taki właśnie robimy. Myślę, że on, Kuba, to nie tylko w okresie letnim. O, zdecydowanie nie. Nie, jeśli ale chodzi... myślę, że też tak. I na dni takie na jesienne, zimowe, a to myślę, że za sprawą właśnie tego naszego zsiadłego mleka. Czemu? Bo właśnie ma te żywe kultury bakterii mlekowych i będą zwiększały naszą odporność. Odporność a odporność jasne. Jest bardzo ważna. Tak jest. Właśnie w okresie jesiennym i zimowym. Kiedy to wychodzimy z ogrzewanego pomieszczenia, wychodzimy na dwór, jest zimno. Zabierzcie sól i pieprz. Proszę bardzo. Dodamy odrobinę soli, tak żeby nasz por puścił wodę. Dodamy też odrobinę już pieprzu. Słychać. Tak, już zaczyna się przesmażać. I to, co chcemy zrobić, to chcemy krótko bardzo przesmażyć, bo... Zeszkli nam się tylko. Tak, delikatnie tylko złapiemy, chcę trochę dać mu ciepła, żeby zgasić tą taką ostrość, która jest w porze. I nic więcej. I troszkę tak. A potem to wszystko sobie tak pięknie zblendujemy. Dobra. Widzę, tu jeszcze mamy kolejne składniki. Co dodajemy? Rzodkiewka. Świetnie. Kroimy? Kroimy, jak plasterki? Najbardziej. W plasterki. U plasterki może być. Dobra. Rzodkiewka, ważna sprawa? Bardzo ważna ze względu na wartość odżywczą. Dużo witaminy C, dużo wody tak naprawdę. Ale myślę, że najważniejsza to jest ta witamina C, no i smak, tak? Smak, tak. Fajny, ostry, pikantny. To wszystko idealnie będzie nam się uzupełniać z tym takim kremowym naszym chłodnikiem. Francuzi nazywają tę zupę Vichy Soise, ponieważ powstała właśnie w tamtym regionie, w regionie Vichy. No i często to są właśnie dwie opcje. Albo mamy ją gotowaną, gdzie mamy ziemniaka, mamy właśnie por, jest na ciepło, zabielana, albo czysta, taka jak nasza, na chłodno, fantastycznie się sprawdza. To, co ważne, to to, żeby tutaj był dobry balans tego smaku. No i zsiadłe mleczko, tak. I zsiadłe mleko, które wyciągnie wszystkie rzeczy, uzupełni ten smak tak naprawdę. No to co? Ziemniak ugotowany,
obrany ze skórki, wrzucamy sobie delikatnie przysmażonego pora. Poru. Wrzucamy pora, absolutnie. I zalewamy. I zalewamy. Z siadłem mlekiem. Z siadłem mlekiem, tak jest. Ty masz jeszcze coś tutaj, pokaż co masz. A, no mam. Szczypiorek. Szczypiorek, tak jest. Szczypiorek. Też ostry smak. Dokładnie na pewno tak. Nada smak w ogóle całemu chłodnikowi. Nada. Oj tak. I zrobi też jedną bardzo prostą rzecz. Doda nam samym końcu koloru, bo cała zupa będzie fajna, kremowa, biała. Plus akcenty czerwone z rzodkiewki i zielone ze szczypiorku. No to co? Czy nie powinność? Wskakuje do środka. I blendujemy. Świetnie. Jeśli macie gęsty chłodnik, taki jak ten, można zrobić jeszcze jedną rzecz, bo można do tego wszystkiego dodać jeszcze odrobinę bulionu albo wywaru. To wtedy nam rozrzedzi, ale my chcemy mieć fajny, chłodny i zimny i taki gęsty. Zobacz. Nasz chłodnik gotowy. Tak. Jest tak, że skrobia, którą się mocno i szybko blenduje, wydziela trochę jak klejk, zmienia się, gęsta się robi, fajna. Tak. I dobrze łączy też wszystkie właśnie produkty mleczne. No konsystencja widzę, że naprawdę jest idealna. Wspaniała. No to świetnie. To my to sobie nasza to odkładamy. Reszta naszych dodatków. Tak. Dodajemy i rzodkiewka. Zaraz będziemy mieszać. Tak. Dodaję moją. Proszę. Jest rzodkiewa? Jest. Jest moja rzodkiewa. I moje jeszcze, mój i szczypiorek. Świetnie. Dwie rzeczy. Dodajmy pieprzu. Gotowe. I dodajmy soli. Tej soli powinniśmy dodać sporo, ponieważ żraliśmy prawie litr, nie prawie, a litr z siadłego mleka, więc ta sól też musi nam to wszystko związać. No dobra, to mieszaj. Mieszam. Ja łapię za chochlę i zaraz wszystko wykładamy. Powiem ci, Kuba, przyznam się szczerze, że ja jeszcze nie jadłam takiego białego chłodnika. Naprawdę w takim wydaniu nie jadłam. Jedna i rzecz bardzo ważna. Chętnie. No, powiedz. Bardzo chętnie posmakuję. Dobra. Może będzie to moje danie właśnie na okres letni, ale i wzmacniający na okres jesienny. Na okres jesienny, tak jest. Jedno to, co ważne, to to, żeby te wszystkie składniki przegryzły się, musi to trafić na jakiś czas do lodówki. Ale jak już sobie wyjdzie z tej lodówki, to wygląda. Chyba dobrze też przykryć, nie? Jak schowamy w lodówce. Tak, zdecydowanie. Żeby nie nabrało, żeby smaków. Nabrało wszystkich tak. Smaków i zapachów. I druga porcja. I mamy. Wykończymy jakimś zielskiem? Może. Pietruszka. Dobra, niech zielona. Będzie. Proszę. Jedno twoje, drugie moje. Proszę. I raz. Piękna. I dwa. Skarbnica witaminy C. Tak jest. Proszę. Moi Państwo, biały chłodnik z siadłym mlekiem. No i oczywiście podsmażonymi wszystkimi rzeczami na maśle. Próbujesz? Próbuję. Trzymaj. Dziękuję. I ja też skakuję. Pamiętajcie, żeby to wszystko przegryzło nam się w lodówce. Jakieś 2-3 godziny, a wtedy będzie jeszcze smaczniejsze. Smacznego. O rany, ale dobre. Żałuję, że dopiero teraz. No właśnie. Spróbowałam. Tak jest. Na biało.